Dzień dobry, witajcie. Która jest godzina? 9:15. Kto uważa, że 9:15 to środek nocy? Kto w ogóle wymyśla konferencję dla youtuberów i twórców wideo online o 9 rano? No kto? Kto jest za to odpowiedzialny? No ja jestem odpowiedzialny. No, ja jestem za to odpowiedzialny, ale nie tylko ja. Także pan burmistrz Łukasz Ciołko, który radośnie przyczynił się do powstania tej imprezy, za co mu serdecznie dziękuję. Także Jacek Gadzinowski, który jest współorganizatorem tej konferencji, za co mu serdecznie dziękuję. Cała masa naszych partnerów, za co im wszystkim serdecznie dziękuję. I dziękuję przede wszystkim wam, że ruszyliście tyłki sprzed komputera i przyjechaliście na naszą konferencję, że chcieliście tu być, że niektórzy z was przyjechali nawet z Podkarpacia, a niektórzy nawet z Podlasia. Znakomicie, bardzo, bardzo się cieszę. A poważnie, bardzo wam dziękuję i życzę, żeby ta konferencja stała się fantastycznym momentem rozpoczęcia świetnych projektów filmowych. Róbcie filmy. 19 milionów Polaków i miliard ludzi na całym świecie czeka na filmy online. Musimy to zrobić. Marku, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo. Brawa! Karol Wyszyński. Ja też chciałem podziękować Karolowi za to, że musiałem wstać przed 7:00 i jestem bardzo wyspany dzisiaj. Kochani, już mamy oczywiście leciutką obsuwę, dlatego przejdźmy do rzeczy. Przede wszystkim, skoro to konferencja YouTube'owa, internetowa, nas również można zobaczyć w internecie, także gdyby ktoś stamtąd nie widział, co się tutaj dzieje, możecie sobie odpalić na telefonie streaming, który jest przez cały okres trwania konferencji dzięki miastu stołecznego Warszawy. Dobrze, ja bym zaprosił, bardzo chciałbym teraz zaprosić naszych gospodarzy, pana burmistrza dzielnicy Ursynów, Roberta Kempę. Brawo! Zapraszam tutaj na scenę, panie Robercie. Ja wiem, że jest 7:00 rano, ja wiem, ale troszkę więcej. Dobrze. Burmistrz Ursynowa, Robert Kempa. Brawo! Witam państwa bardzo serdecznie, szczególnie tych, którzy wczoraj pracowali do 23:00, a dzisiaj o 7:00 rano musieli wstać. Szanowni państwo, Ursynów, dzielnica młoda, dzielnica, która ma fantastycznych mieszkańców, mieszkańców, którzy są wymagający, którzy oczekują od nas, żebyśmy nadążali z duchem czasu i to tak naprawdę dla państwa, oczywiście dla gości z Podkarpacia i z Podlasia również jest ta konferencja. Dzisiaj czeka nas swoisty maraton, bo de facto ci, którzy musieli wstać o 7:00, pójdą spać pewnie grubo po północy. Mam nadzieję, że przede wszystkim zwyciężą walory edukacyjne i wiele osób nauczy się tutaj, korzystając z doświadczenia już, nazwijmy to, starszych wideoblogerów, jak robić filmiki, jak współpracować z firmami, w jaki sposób pracować na swój sukces w internecie, na swój sukces przede wszystkim na YouTubie, ale nie tylko. Cóż jeszcze? Mam nadzieję, że będziecie państwo, ci, którzy są spoza Ursynowa, będziecie nas jak najczęściej odwiedzać. No ja powiem tylko tak, że zarówno najstarszy znany nam YouTuber, pan Antoni Kuczyński, jak i też Marek, są mieszkańcami Ursynowa. No cóż ja mogę powiedzieć więcej? Wszystko co najlepsze na Ursynowie. Zapraszam. Brawo. Wezmę mikrofon. Ten chyba... Nie, tak samo działa, dobra. Dobrze. Nie tylko burmistrz Ursynowa jest naszym honorowym gościem, ale również mamy zaszczyt gościć ministra cyfryzacji i administracji, pana Andrzeja Halickiego. Zapraszam. Brawo. Pan minister jest patronem tego wydarzenia. Jakoś się tam dziwnie państwo poustawiali, trzeba przejść taki kawał drogi. Panie ministrze, oddaję głos. Dzięki serdecznie, witam wszystkich, witam niezwykle serdecznie, a skoro przełamujemy pewne bariery, to rozumiem, że następnym razem po prostu otwarcie będzie trochę później, bo to przecież nie musi tak być, że otwarcie musi być na początek. Więc następnym razem będzie wieczorem. Przyjmując tę uwagę, koło 19:00 frekwencja by była też większa, jak będziemy rozdawać nagrody pewnie, wtedy prawdziwe otwarcie miałoby rzeczywiście wielką frekwencję i byłoby bardzo sympatyczne i nie musielibyśmy tak rano wstawać. Słuchajcie, internet to oczywiście informacja ciekawa jest między innymi dzięki wam, dlatego bardzo mocno
sympatyzując tu z ideą tej konferencji i festiwalu, czekając na właśnie nagrody dla najlepszych, najbardziej kreatywnych, dla tych, którzy tryskają humorem. Spotkamy się pewnie na tym finale. Bardzo ciekaw jestem wyników tego konkursu i tych nagród. No i chciałbym wam życzyć przede wszystkim miłego, udanego dnia. Dzięki internetowi także spotykamy się. Dzisiaj możemy się spotkać w realu, więc życzę wam jak najwięcej ciekawych rozmów, jak najwięcej ciekawych kontaktów i inspiracji. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Kochani minister administracji i cyfryzacji, Andrzej Halicki. No, śmiało, energia, 7 rano, ale ło! Proszę bardzo, nie obijamy się. Dobrze. Kochani, oprócz pana burmistrza, pana ministra, gościmy również wiceprezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana Jarosława Jóźwiaka. Zapraszamy, brawo! I warto tu wspomnieć, że dzięki miastu mamy streaming 24 na dobę, czyli tyle, ile będzie trwała ta konferencja. Dzięki, ja może wpisując się w konwencję zacznę od dobry wieczór. Szanowni Państwo, witam Was serdecznie, twórców internetowych w Warszawie, na Ursynowie, na Waszej konferencji. Bardzo mi miło gościć zarówno tych, którzy już osiągnęli pewien sukces na tej kanwie, ale również tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki. Dzisiaj treści, które tworzycie, docierają do setek tysięcy, do milionów odbiorców. Ja apeluję do Was o pewną odpowiedzialność społeczną w tej kwestii, ale również to Wy dzisiaj często swoimi produkcjami inspirujecie młodych ludzi, wpływacie na ich postawy życiowe, ale również wpływacie na wychowanie młodego pokolenia. Życzę Wam, aby ten dzisiejszy dzień był dla Was inspirujący, pełen współpracy, wymiany doświadczeń. No i mam nadzieję, że będziecie współpracowali z dużymi markami znanymi, również mam nadzieję z marką miasta stołecznego Warszawy. Dzięki. Dziękuję bardzo. I jako ostatniego, ale nie ostatniego, zapraszam tutaj wiceburmistrza dzielnicy Ursynów, Łukasza Czałko, brawo! Kilka ostatnich słów i będziemy zaczynać. Panie burmistrzu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wrażenie, panowie, że zebrałem największe brawa. Ciekawe dlaczego. Być może dlatego, że znacie mnie już z filmiku, który tą konferencję promował od 2 czy 3 tygodni. Dałem się namówić Karolowi na to, aby przełamać się i wystąpić z krótkim przesłaniem wideo w internecie. Mam pytanie, kto z Was oglądał ten filmik? No właśnie. Podobał się Wam? Okej, okay. Czyli możemy iść dalej w tym kierunku i wydaje mi się, że powinniśmy jako administracja samorządowa i centralna iść w kierunku komunikacji łatwej, lekkiej i przyjemnej, czyli wideo. Ta konferencja jest dla Was, ale też dla nas. My również chcemy się uczyć, w jaki sposób tworzyć dobre wideo w internecie, aby docierać do jak największej ilości osób z treściami, które chcemy przekazać obywatelom Ursynowa, Warszawy i Polski. Na koniec jedna kwestia, bardzo istotna. Ten filmik, który nagraliśmy, powstawał w wielkich bólach, i wiele świetnych scen zostało wyciętych. W tym jedna z taką bardzo ważną sentencją, którą teraz wam powiem. Ursynów aż kipi od kreatywności. Dziękuję. Dziękujemy. Gromkie brawa. Panowie, dziękuję pięknie. Do widzenia. Tak, pan burmistrz. Ja chciałem podziękować twórcom historii bez cenzury. Dzięki temu moje dziecko ponownie zaczęło uczyć się historii. Dziękujemy. Ja tak trochę tego nie przemyślałem, bo zawsze dostaję ten drugi mikrofon i nie wiem, co z nim zrobić. Schowam go tu. Nie, tu wpadnie, dobra. Wyciszę go. O. Okej. Halo. No, dobra. Kochani, zanim przejdziemy do
jeszcze większych konkretów. Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym sponsorom. Ja teraz pozwolę sobie to odczytać. Dziękujemy, jesteśmy wzruszeni i cieszymy się, że możemy tu być. Zatem dziękujemy dzielnicy Ursynów, panu burmistrzowi Kępie, panu wiceburmistrzowi Ciołko. Dziękujemy Ursynowskiemu Centrum Sportu i Rekreacji, w którym się znajdujemy, w pięknej, klimatyzowanej sali. Tak. Kochani patronaci honorowi, minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Brawo. Prezydent miasta stołecznego Warszawy. Brawo. Dobrze, będzie już tego brawa, jest ciągle 7 rano, dlatego partnerzy wydarzenia, marki Somersby, Vivus.pl, Best Western Hotel Poleczki, Kancelaria Cytowski & Partners, partnerzy merytoryczni, Get Hero, Mediacraft, Epic Makers, Gamelon, LiveTube i patroni medialni Radio SK, Metro Cafe i apinews.pl. Tyle. Dobrze, kochani, czeka nas długi, ale intensywny dzień. Będą świetni prelegenci, mnóstwo cennych informacji zapewne padnie. Mamy aż 2 projektory, co oznacza 2 razy większe doznania. Mamy kilka super przerw, podczas których będziecie mogli odpocząć. Nie będzie się nic działo, ale będzie fajnie, bo będzie można napić się herbaty.